Witajcie w pierwszym w tym roku sportowym kalidoskopie. Dzisiaj podwójna dawka koszykówki. Zespoły występujące w Olce rozegrały trzy kolejne spotkania. W czwartej kolejce najciekawszym pojedynkiem było starcie Sneakerhead Pawliszyn z KS-em Dąbrowa. Lepsi okazali się ci pierwsi, zwyciężając 96-84. O zwycięstwie Sneakerhead zadecydowała trzecia kwarta, którą zwyciężyli przekonująco 32-19. Najskuteczniejszym graczem w zwycięskiej drużynie był Piotr Górnik, który rzucił 27 punktów. Z drugiej strony najwięcej punktów zdobył Maciej Kamieniak, 26. O bardzo wyrównanym pojedynku świadczą również statystyki celnych rzutów za dwa punkty. Sneakerhead trafiło 33 z 64 oddanych, co dało im 52% skuteczności. Dąbrowa spisała się nieco gorzej, bowiem tylko 38 z 80 oddanych rzutów, 48% skuteczności. Oba zespoły rzadko rzucały za 3 i jeszcze rzadziej trafiały. Sneakerhead miał tylko 22% skuteczności, a Dąbrowa zaledwie 11%. W tej kolejce najbardziej przekonujące zwycięstwo odniósł zespół Elo2 Basketball, który rozgromił Team Opole 101-38. Do przerwy prowadzi już 50-19. Najwięcej punktów w meczu rzucił Mateusz Pająk, 28, 25 padło łupem Filipa Nawary, dla teamu najwięcej oczek zdobył Rafał Brzozowski, 8. Elo2 pokazało bardzo skuteczną grę w rzutach za dwa punkty. 57 oddanych celnych okazało się aż 36 z nich, co dało im 63% skuteczności. W rzutach za trzy oczka już tak dobrze jednak nie było i celne okazało się zaledwie 6 prób z 23 w sumie oddanych. Kolejne dwa pojedynki tej serii gier to również zdecydowane zwycięstwa. W pierwszych z nich Skurcz Trzybyki pokonały 67-44 MKS Otmuchów. Pierwsze dwie kwarty wskazywały już, że to będzie bardzo jednostronny pojedynek, ponieważ do przerwy zwycięski zespół prowadził 36-14. W dwóch kolejnych jednak spotkanie się wyrównało. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był Krzysztof Zieliński ze Skurcz Trzybyków, który zdobył 19 punktów. Tylko jeden mniej rzucił jego kolega zespołu, Michał Wierzbicki. W MKS-ie liderem pod tym względem był Dominik Kiełbicki z 12 punktami. O porażce MKS-u zdecydowała skuteczność rzutów za dwa punkty. Otmuchowianie trafili zaledwie 17 z oddanych 58 rzutów. Skurcz Trzybyki okazały się tylko nieznacznie lepsze, miały 42% skuteczności. Za 3 punkty było jeszcze gorzej, MKS miał 8% skuteczności, a Skurcz Trzybyki 13%. W ostatnim pojedynku czwartej kolejki ZWM Itaka Basketball pokonała Jednoty Koszęcin 96-45. O przekonującym zwycięstwie zadecydowała pierwsza i trzecia kwarta, które Itaka wygrała odpowiednio 29-11 i 28-5. Najskuteczniejszy w meczu był Adam Adamczyk z Itaki, który rzucił 18 punktów. W Jednotach liderem skuteczności był Mariusz Gołumbowski, który trafił 14 punktów. Zwycięski zespół miał 59% skuteczności rzutów za dwa punkty. Koszykarze Itaki trafili aż 42 rzuty z 71 oddanych. Po drugiej stronie Jenoty trafiły zaledwie 19 z 41 oddanych rzutów. Znacznie gorzej oba zespoły spisały się w próbach za trzy oczka. Itaka nie trafiła żadnego z 9 oddanych prób, a Jenoty tylko jedną z 12 oddanych rzutów. W piątej kolejce o polskie lidze koszykówki mieliśmy pierwszy walkover. 20-0 zakończyło się spotkanie KS-u Dąbrowy z MKS-em Otmuchów, ponieważ otmuchowianie nie stawili się na swój pojedynek. Mało emocji kibicom przyniosło spotkanie pomiędzy Sneakerhead Pawliszyn a Teamem Opole. Ta pierwsza drużyna wygrała aż 128-48. Już po pierwszej kwarcie Pawliszyn prowadził aż 35-5, a do przerwy 72-18. Znakomicie w tym pojedynku spisali się Piotr Górnik i Paweł Szwonder ze Sneakerhead, którzy razem rzucili aż 75 punktów. W Teamie Opole najskuteczniejszy z 14 punktami był Tomasz Haliniak. Zwycięski zespół okazał się niezwykle skuteczny w rzutach za dwa punkty. Trafił aż 48 z 68 oddanych prób, co dało im 71% skuteczności. Po drugiej stronie Team Opole miał zaledwie 36%. W rzutach za 3 punkty było już nieco gorzej, 37% do 6% dla Sneakerhead. Najbardziej wyrównany w tej serii gier okazał się pojedynek pomiędzy Elo2 Basketball i ZWM Itaka, który wygrali ci drudzy 73-69. Najwięcej punktów w meczu zdobył Filip Nawara z Elo, który rzucił 24 oczka. O bardzo wyrównanym spotkaniu świadczą też statystyki obu zespołów, zarówno w rzutach za 2, jak i 3 punkty. Itaka miała 51% za 2 i 33% za 3, a Elo2 48% za 2 i 31% za 3 skuteczności. Emocje w meczu udzieliły się również koszykarzom, bowiem oba zespoły faulowały aż 47 razy, z czego 29 faulowała Itaka. W ostatnim pojedynku piątej kolejki 76-64 wygrał Wigri ze Skurcz Trzybykami. Najwięcej punktów w meczu rzucił Krzysztof Kurdzieko z Wigri, 25. Tylko jedno oczko mniej miał na koncie Paweł Matejka ze Skurcz Trzybyków. O zwycięstwie Wigri przesądziła zdecydowanie skuteczność z linii rzutów wolnych. Trafili oni aż 72% rzutów przy zaledwie 40
miejscu trzech przegranej drużyny. Z gry skuteczność była bardzo wyrównana, 43% Wigry i 42% Skurczybyków. W ostatniej kolejce tylko jeden mecz przysporzył kibicom sporo emocji. Był to pojedynek Skurczybyków ze Sneakerhead Pawliszyn. Dla Sneakerhead okazał się on pierwszą porażką w tym sezonie. Skurczybyki zwyciężyły 86-79. Duży wkład w zwycięstwo swojej drużynie mieli Michał Wierzbicki i Krzysztof Zieliński, którzy razem rzucili 59 punktów. Wśród Sneakerhead najskuteczniejszy okazał się Mariusz Molek z 20 punktami. O zwycięstwie Skurczybyków zdecydowała ilość oddanych rzutów za dwa oczka. 34 z 72 prób okazało się skutecznych przy 27 rzutach przegranego zespołu. Skuteczność zawiodła również Sneakerhead w rzutach za 3. Tylko 6 z 27 oddanych rzutów padło do kosza. Trzy inne spotkania kończyły się już zdecydowanymi zwycięstwami jednej z drużyn. KS Dąbrowa pewnie pokonała 98-44 Team Opole, mając 57% skuteczności rzutów za 2 punkty. ZWM Itaka pokonała 93-51 MKS Otmuchów, trafiając 9 z 22 rzutów za 3 oczka. Wigry rozgromiły Jenoty Koszęcin 85-45. Jenoty miały zaledwie 29% skuteczności z gry przy 45 Wigry. W tabeli po 6 kolejkach prowadzi zespół Sneakerhead Pawliszyn z 11 punktami na koncie po 6 rozegranych meczach. Drugie miejsce ma Itaka, tracąc 1 punkt do lidera, ale mając jeden mecz rozegrany mniej. Tabele zamykają Jenoty Koszęcin i Team Opole, które jeszcze w tym sezonie nie wygrały. To tyle na dzisiaj, a za tydzień obszerna relacja z gali żużla na lodzie oraz z treningu capoeiry. Do zobaczenia.